lubimy myśleć, że wiemy już wszystko o naszej planecie. W końcu wyruszamy w kosmos, na dno oceanu i każdy ma przy sobie mini komputer, czyli smartfon. Okazuje się, że na Ziemi żyją plemiona, które nie korzystają z prądu, żyją poza jakąkolwiek cywilizacją. Istnieją jednak grupy, przed którymi nawet armia, marynarka wojenna i Marines zostali ostrzeżeni, by ich unikać z różnych powodów, w tym z powodu zagrożenia przemocą. Od izolowanego plemienia Garoka do znanego z przemocy plemienia Korubo, oto 20 najtwardszych plemion, których obawia się cały świat. Na samym końcu coś szokującego, więc koniecznie zobacz cały film. Jeśli zdarzy ci się podróżować przez miasteczko Wamena w Papui Wysokiej w Indonezji, możesz spotkać ludzi Yali. Dobrą wiadomością jest to, że choć byli kiedyś kanibalami i ostatnim plemieniem, które praktykowało kanibalizm, są dziś gościnni i przyjaźni. Plemię Yali, liczące około 30 tysięcy ludzi, mieszka około 55 km od Wameny. Żyją na wzgórzach i głęboko w dolinie Baliem, co sprawia, że są dość trudno dostępni, więc większość turystów nie odwiedza ich tak często, jak plemię Dani. Warto jednak wybrać się w podróż, ponieważ są to niezwykle interesujący ludzie. Plemię Yali jest dość niskiego wzrostu, a starsi członkowie plemienia noszą coś, co nazywa się koteka, czyli kalebasę, która przykrywa ich intymne części. Mogą nosić bardzo niewiele, ponieważ temperatura w ich ojczyźnie nie spada zbyt nisko, nawet w nocy. Ich głównym pożywieniem jest sago, które pochodzi z palmy sago. Trzymają również kilka świń i okazjonalnie zajmują się rolnictwem, choć ich metody są często opisywane jako mniej zaawansowane niż u plemienia Dani. Używają prostych narzędzi, takich jak te z epoki kamiennej, takich jak kamienne siekiery, łuki i strzały oraz proste sieci do przenoszenia. Widać, że nie są zbytnio pod wpływem świata zewnętrznego. Nawet ich domy są podobne do tych, które znajdowali ludzie setki lat temu. Budują chaty z drewna, a dachy pokryte są liśćmi palmowymi i korą drzew. Zanim przejdziemy dalej, polub ten film, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. Napisz komentarz plemię, a przypnę ci serduszko. Shawnee to północnoamerykański lud indiański, mówiący językiem algonkińskim, który kiedyś zamieszkiwał środkową dolinę rzeki Ohio. Latem Shawnee mieszkali w domach pokrytych korą w pobliżu pól, gdzie uprawiali warzywa takie jak kukurydza. Kobiety zajmowały się tym zadaniem, podczas gdy mężczyźni polowali. Zimą rozdzielali się na obozy myśliwskie, a każda wioska miała swój własny dom rady do ceremonii religijnych. W XVII wieku plemię Irokezów wyparło ich z ich domów. Niektórzy Shawnee osiedlili się w Illinois, inni poszli do doliny Cumberland, a reszta na południowy wschód. Ponownie zjednoczyli się w 1725 roku w Ohio i stworzyli barierę przeciwko kolonialnym osadnikom. Kiedy zostali pokonani w bitwie pod Fallen Timbers w 1794 roku, podzielili się na trzy gałęzie i stali się znani jako Cherokee Shawnee, Absentee Shawnee i Eastern Shawnee. Wszyscy osiedlili się w różnych częściach Oklahomy, a dzisiaj uważa się, że jest przynajmniej 12 tysięcy osób pochodzenia Shawnee. Cheyenneowie to rdzenni mieszkańcy Wielkich Równin z dwiema uznanymi narodami. Południowymi Cheyennami z plemion Cheyennów i Arapaho w Oklahomie oraz północnymi Cheyennami z plemienia północnych Cheyennów na rezerwacie Indian Północnych Cheyennów. Cheyennowie kiedyś składały się z dwóch plemion rdzennych Amerykanów, które połączyły się na początku XIX wieku. Wcześniej zawsze podróżowali razem, ale utrzymywali oddzielne obozy nawet po połączeniu. Oba uznane narody mówią językiem cheyennskim i uważa się, że co najmniej 800 osób w Oklahomie mówi tym językiem, którego alfabet składa się tylko z 14 liter. Jak większość rdzennych plemion amerykańskich, Cheyennowie żyli z ziemi i wykorzystywali jej zasoby naturalne. Polowali na króliki, wiewiórki, bizony, dzikie indyki, jelenie i łosie oraz byli doskonałymi zbieraczami, zbierającymi warzywa, dzikie korzenie i owoce, takie jak jagody. W razie braku pożywienia jedli suszone mięso bizona, znane jako pemikan.
oprócz bycia niesamowitymi myśliwymi i zbieraczami, byli również dzielnymi wojownikami. Można sobie wyobrazić, że życie na dzikich terenach było wyzwaniem, więc różne plemiona często się ścierały, tworzyły rywalizacje i wypychały się nawzajem ze swoich osad. Ich kultura wojownicza była silna, a oni sami byli dumni z bycia liderami, dostarczycielami i obrońcami. Gdy kultura białych ludzi się rozwijała, przemoc w plemieniu Cheyenneów pogarszała się, zwłaszcza gdy kolonizatorzy i osadnicy wciąż wkraczali na terytorium Cheyenneów w drodze do Kalifornii i Oregonu. Czasami armia Stanów Zjednoczonych wkraczała i karała różne plemiona rdzennych Amerykanów za sposób, w jaki traktowali białych osadników. Timursi, znani również jako Mun, jak sami siebie nazywają, to lud Surma, żyjący w regionalnym stanie Etiopii, znanym jako region narodów, narodowości i ludów południa, graniczącym z Sudanem Południowym. To plemię jest 100 razy bardziej niebezpieczne niż więźniowie, ale z kilku różnych powodów. Po pierwsze, mężczyźni Mursi uczestniczą w ceremonialnych pojedynkach, które są rytualizowaną męską przemocą. Używają drewnianych pałek i uderzają przeciwników w dowolne miejsce na ciele, w tym w głowę. Celem jest powalenie ich na ziemię. Mogłoby się wydawać, że noszą ochraniacze, ale zazwyczaj mają tylko rękawice z plecionki. Ochraniacze na golenie ze skóry zwierzęcej, oplataną włóknem sisalowym linę wokół łokci i kolan, bawełnianą tkaninę wokół głowy i skórę lamparta na torsie. Kobiety Mursi również poddają się ogromnemu bólowi, nosząc drewniane dyski lub talerze w dolnych wargach. To bolesny proces, który może trwać do roku i najczęściej zaczyna się w okresie dojrzewania. Jednak coraz mniej dziewcząt teraz przekłuwa swoje wargi, ponieważ osoby z zewnątrz zaczynają to postrzegać jako szkodliwe dla dziewcząt i kobiet. Według spisu ludności z 2007 roku było około 11 500 Mursi, z których większość mieszkała w jednych z najbardziej odizolowanych regionów świata, otoczonych górami, rzeką Omo i jej dopływami. Waorani, znani również jako Laos, to rdzenni mieszkańcy regionu Amazonii w Ekwadorze. Około 4000 osób identyfikuje się jako Waorani, a wszyscy mówią językiem Waorani, który nie jest spokrewniony z żadnym innym językiem. Choć wszyscy mówią tym samym językiem, są podzieleni na różne społeczności, takie jak Onamenane, Taromenane, Huinatare i Tigari. Wielu z nich nadal odrzuca kontakt ze światem zewnętrznym i woli żyć w bardzo odizolowanych obszarach. Ancestralne ziemie Waorani znajdują się około 80 km od El Coca, między rzekami Curaray i Napo i rozciągają się na 190 km od północy do południa. Niestety nielegalne wycinki drzew i poszukiwania ropy naftowej od dawna zagrażają ich domom. Podczas gdy kiedyś byli w stanie chronić swoje ziemie i kulturę przed osadnikami i wrogami rdzennymi, teraz nie są w stanie stawić czoła dużym korporacjom i przestępcom. W ciągu ostatnich 4 dekad Waorani przeszli od bycia społeczeństwem łowiecko-zbierackim do życia głównie w osadach leśnych. Pierwszy kontakt z ludźmi Waorani miał miejsce w latach 50. XX wieku, kiedy amerykańscy misjonarze z Ekwadoru zrzucali im z powietrza prezenty. W zestawie znajdowały się fotografie, które ludzie Waorani nigdy wcześniej nie widzieli i uznali za złe czary. Kiedy misjonarze wylądowali na brzegu rzeki, niektórzy członkowie plemienia Waorani znaleźli ich i zabili zachodnich przybyszów swoimi włóczniami. Kiowa to północnoamerykańscy Indianie, którzy w XVIII wieku migrowali z południowo-zachodniej Montany, zanim była znana pod tą nazwą na południowe Wielkie Równiny. Ponad 3000 Kiowa odbyło tę podróż i nauczyło się zwyczajów regionu od Indian Równin. Wkrótce nawiązali trwały pokój z południowymi Cheyennami, Arapaho i Comanchami, dzieląc rezerwacje w okolicach Anadarko w stanie Oklahoma. Spośród wszystkich plemion równin, Kiowa byli ostatnimi, którzy stawiali opór kawalerii Stanów Zjednoczonych, aż w końcu się poddali. Ich kultura była bardzo podobna do większości koczowniczych Indian równin, ale po otrzymaniu koni od Hiszpanów i intensywnym zaangażowaniu się w polowanie na bizony, większość Kiowa żyła w dużych tipi i często przenosiła się w poszukiwaniu zwierzyny. Znani byli także ze swoich wojennych wyczynów, a wojownicy zdobywali specjalne rangi za to, jak zabijali swoich wrogów w walce. Kiowa byli również ludźmi o bogatej kulturze.
Wierzyli, że ich wizje i sny dawały im nadprzyrodzone zdolności w leczeniu, polowaniu i wojnie, a zestawy medyczne były przechowywane, aby chronić ich plemię, gdy wykonywali taniec Słońca Kiowa. Jeśli chodzi o religię, to podążali za pejotyzmem, szeroko rozpowszechnionym ruchem religijnym rdzennych Amerykanów, powszechnym wśród Indian północnoamerykańskich. Uważa się, że Kiowa byli instrumentalni w rozwoju tej religii. Siuksowie to grupy pierwszych narodów i rdzennych plemion amerykańskich w Ameryce Północnej. Obecnie istnieją dwie nowoczesne grupy Siuksów, znane jako Dakota i Lakota, na podstawie podziałów językowych. Przed XVII wiekiem lud Santa Dakota mieszkał w pobliżu Jeziora Górnego i zbierał dziki ryż, używał kanu do łowienia ryb i polował na zwierzęta leśne. Z powodu wojen w XVIII wieku z plemieniem Ojibwe lud Santa Dakota został wypchnięty na południe Minnesoty. W XIX wieku Dakota podpisali traktaty ze Stanami Zjednoczonymi, oddając dużą część swojej ziemi. Kiedy Stany Zjednoczone nie dokonały płatności traktatowych, a ich zapasy żywności zaczęły się kończyć, wybuchła wojna Dakota w 1862 roku. To zmusiło ludzi Dakota do przeniesienia się do Nebraski, południowej Dakoty i Kanady. Od około 1870 roku zaczęli wracać do Minnesoty i tworzyć rezerwaty w tym stanie. Lakota Siuksowie, znani również jako Teton, byli uważani za najpotężniejsze plemię na równinach w latach 50. XIX wieku. Znani byli z kultury wojowników i polowań. Byli niesamowicie silnymi wojownikami. Walczyli z armią USA w wojnach Siuksów i odnieśli zwycięstwo w bitwie pod Little Bighorn, pokonując 7. pułk kawalerii. Konflikty zakończyły się w okrutny sposób masakrą pod Wounded Knee, kiedy to żołnierze armii Stanów Zjednoczonych zmasakrowali prawie 300 ludzi Lakota. Maori to rdzenni mieszkańcy Polinezji z Nowej Zelandii, znanej również jako Aotearoa. Pochodzą z wschodniej Polinezji i przybyli do Nowej Zelandii na kanoach w latach od 1320 roku do 1350 roku. Stworzyli własną kulturę, język, mitologię i rzemiosło, które różniły się od innych kultur wschodniej Polinezji. Dopiero w XIX wieku Maori spotkali się z Europejczykami. Chociaż zawarli korzystne transakcje, było też dużo śmiertelnej przemocy. Jednak po podpisaniu traktatu z Waitangi w 1840 roku współistnieli jako dwie kultury przez około 20 lat, aż do lat 60. XIX wieku, kiedy to doszło do sporów o sprzedaż ziemi i Maori gwałtownie odpowiedzieli na konfiskaty ziemi. W 1877 roku traktat został uznany za prawnie nieważny, a Maori zostali zmuszeni do adaptacji do kultury zachodniej. Chociaż tradycyjna kultura Maori została odnowiona w Nowej Zelandii, a rząd starał się naprawić wiele krzywd, szkody już zostały wyrządzone. Niezwykle duża liczba Maori napotyka znaczące przeszkody społeczne i ekonomiczne oraz mają niższe dochody i oczekiwaną długość życia w porównaniu do innych grup etnicznych w Nowej Zelandii. Dziś Maori stanowią około 16,5% populacji Nowej Zelandii, a około 1/5 z nich mówi w języku Maori, te reo Maori. Tirteen, Mohawk. Mohawkowie to północnoamerykańskie plemię indiańskie, które kiedyś mieszkało w trzech wioskach na zachód od Schenectady w stanie Nowy Jork. Byli opisywani jako półosiadli. Kobiety zajmowały się uprawą warzyw, podczas gdy mężczyźni polowali jesienią i zimą oraz łowili ryby latem. Wszyscy mieszkali razem w długich domach, a każda społeczność Mohawków miała swoją własną lokalną radę. Często wojowali z sąsiednimi plemionami mówiącymi językiem algonkińskim. Kiedy Holendrzy wprowadzili broń palną, zwycięstwa Mohawków wzrosły. Jednak kiedy nawiązali kontakt z Europejczykami, zostali wprowadzeni do chorób, takich jak ospa, które zmniejszyły ich liczebność. W końcu większość Mohawków przyłączyła się do Brytyjczyków w wojnie francusko-indyjskiej. Podczas rewolucji amerykańskiej byli probrytyjscy i po wojnie podążali za swoim liderem do Kanady. Obecnie istnieje około 47 tysięcy potomków Mohawków, którzy są znani z ciężkiej pracy przy budowie konstrukcji stalowych, takich jak Most Georgia Washingtona i Empire State Building.
Kazachowie to ludzie mówiący językiem tureckim, pochodzący z północnych obszarów Azji Centralnej. Większość Kazachów można znaleźć w Kazachstanie, ale żyją również w północno-zachodnich Chinach, północnym Uzbekistanie i niektórych regionach Rosji. Mniej niż 1/5 z ponad 8 milionów Kazachów mieszka poza Kazachstanem. W XIX wieku setki tysięcy Rosjan zjechało do Kazachstanu wraz z milionem Żydów, Niemców i Słowian, którzy zajęli tereny nawadniane i pastwiska. W rezultacie wiele kazachskich plemion popadło w ubóstwo. Do roku 1989 Kazachowie tylko nieznacznie przewyższali liczebnie Rosjan. Więcej Słowian teraz mieszka w obszarach miejskich niż Kazachów, a około 3/5 pozostałej populacji żyje na obszarach wiejskich. Większość urbanizacji w Kazachstanie wiąże się z napływem cudzoziemców, a nie z wewnętrzną migracją Kazachów z terenów wiejskich do miejskich. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że nawet jeśli 1/5 siły roboczej to rolnicy, większość z nich to Kazachowie i słowiańscy rolnicy pszenicy. Mimo że Kazachowie mówią językiem tureckim z północnego zachodu, rosyjski jest najpowszechniej rozumianym językiem i jest teraz językiem urzędowym i państwowym. Sentinelczycy mogą być jednymi z najbardziej niebezpiecznych ze wszystkich izolowanych rdzennych ludów. Tak niebezpieczni, że rząd Indii zakazał ludziom podróżowania w promieniu 3 mil morskich od ich domu na wyspie północnego Sentinela w Zatoce Bengalskiej, która znajduje się w północno-wschodniej części Oceanu Indyjskiego. Prawo to obowiązuje od lat 50., a uzbrojone patrole nieustannie pilnują, aby nikt nie naruszał ich terytorium. Nikt nie wie, jak duża jest ich grupa, ale uważa się, że liczy od 15 do 500 osób, z większością szacunków wynoszących około 50 do 200 osób. Może nigdy się tego nie dowiemy. Wiadomo, że są łowcami-zbieraczami, którzy polują na dzikie zwierzęta za pomocą łuków i strzał, a także łowią owoce morza, takie jak kraby błotne. Nie uważa się, że mają jakiekolwiek praktyki rolnicze, ale nie możemy zbadać wyspy, aby to sprawdzić. Noszą sznury z kory i ozdoby, takie jak opaski na głowę i naszyjniki, ale przez większość czasu są prawie nadzy. Mieszkają w chatkach na palach z dachami z liści. Było przynajmniej 2 złe spotkania między Sentinelczykami a światem zewnętrznym. W 2006 roku 2 indyjskich rybaków próbowało nielegalnie zbierać kraby przy wyspie północnego Sentinela, gdy przypadkowo zbliżyli się do wyspy, kiedy ich kotwica zawiodła w nocy. Nie odpowiadali na ostrzeżenia od przepływających rybaków i skończyli na mieliźnie. Sentinelczycy zaatakowali i zabili rybaków siekierami, a ciała umieścili na bambusowych palach zwróconych ku morzu, jak strachy na wróble, zanim ostatecznie je pochowali. Gdy indyjska straż przybrzeżna próbowała je odzyskać, zostali zaatakowani i misja została porzucona. Później, w 2018 roku, amerykański misjonarz próbował się z nimi skontaktować i zamieszkać wśród nich. Chciał nawrócić ich na chrześcijaństwo. Nie przyjęli tej wizyty z życzliwością, a rybacy, którzy go tam zabrali, widzieli, jak ciągnęli jego ciało, które później zauważono na brzegu. Czukcze, znani również jako ludzie strzały, to ludzie z północno-wschodniej Syberii, znani jako Czukczowie w Rosji. Na koniec XX wieku było co najmniej 14 tysięcy Czukczów, podzielonych na 2 grupy – reniferowych Czukczów i morskich Czukczów. Reniferowi Czukcze mieszkają wokół Półwyspu Czukockiego i Syberyjskiego Zaplecza, podczas gdy morscy Czukcze zamieszkują wybrzeża Arktyki i Morza Beringa. Reniferowi Czukcze zawdzięczają swoją nazwę temu, że ich przetrwanie zależało od hodowli reniferów. Ich renifery dostarczały im transportu, skór na schronienie i odzież oraz mięsa i mleka do przetrwania. W przeciwieństwie do tego, morscy Czukcze żyli z rybołówstwa i polowania na morskie ssaki, takie jak wieloryby, foki i morsy. Warunki życia są również bardzo różne między obiema grupami. Reniferowi Czukcze żyli w namiotach i zmieniali swoje domy wraz z porami roku, podczas gdy morscy Czukcze budowali stałe domy w wioskach. Podróżowali również w różny sposób. Reniferowi Czukcze korzystali z sań ciągniętych przez psy lub renifery, podczas gdy morscy Czukcze podróżowali łodziami z drewnianymi ramami i skórzanymi pokrywami. Po rewolucji rosyjskiej wielu Czukczów osiedliło się na farmach i zostali wprowadzeni do nowych aktywności ekonomicznych. Ludzie Asaro –
Ludzie z plemienia Asaro w Papui Nowej Gwinei są opisywani jako mieszkańcy prowincji wschodnich wyżyn, którzy noszą tradycyjne kostiumy z maskami wykonanymi z błota. Istnieje kilka wersji, jak powstały te błotne maski Asaro. Nikt nie wie dokładnie, jak i dlaczego to się zaczęło. Niektórzy ludzie mówią, że gość weselny nie mógł znaleźć tradycyjnego stroju ślubnego, więc wymyślił maskę błotną. Inni mówią, że wiąże się to z ich porażką z rąk wrogiego plemienia i ucieczką do rzeki. Gdy wróg zobaczył ich wychodzących z błotnistych brzegów pokrytych błotem, pomyślał, że to duchy. Ludzie w Papui Nowej Gwinei boją się duchów, więc wróg uciekł. Maski z błota są niezwykle interesujące, delikatnie mówiąc. Niektóre mają długie uszy, inne krótkie, a także mają połączone brwi przyczepione do górnych części uszu, boczne usta i rogi. Ludzie Korubo z zachodniej Amazonii w Brazylii są uważani za jednych z ostatnich na Ziemi, żyjących w prawie całkowitej izolacji, niemal bez kontaktu z nowoczesnym światem. Jednak to nie oznacza, że nie mieli przynajmniej kilku spotkań z innymi społecznościami. Według niektórych źródeł mieli kilka brutalnych incydentów z różnymi społecznościami. Niewiele wiemy o tych rdzennych ludziach Korubo, a oni wolą, aby tak pozostało. Polują przy użyciu maczug i zatrutych strzał, pracują przez około 4 lub 5 godzin dziennie i mieszkają w wspólnych chatkach zwanych malokas. Większość ekspertów uważa, że nie mają żadnych praktyk duchowych czy religijnych, ale mężczyźni i kobiety malują swoje ciała czerwonym barwnikiem pozyskiwanym z rośliny uruku. Znani są także z praktykowania dzieciobójstwa, ale tylko oni wiedzą dlaczego. Żywią się ptakami, dzikimi świniami, kukurydzą, małpami pająkowatymi, rybami i pekari. Uważa się, że mają podstawową wiedzę rolniczą, wystarczającą do wykarczowania ziemi pod uprawy. Najczęstszą przyczyną śmierci wśród plemienia jest malaria. Chociaż ludzie Korubo są znani z życia w całkowitej izolacji, nie wszyscy z nich to robią. Kiedy doszło do nieporozumienia między główną grupą a około 20 członkami, oddzielili się. Główne plemię, liczące kilkaset osób, pozostało w izolacji, ale mniejsza grupa około 20 osób często kontaktuje się z innymi osadami i agencją ochrony Funai, zajmującą się interesami i kulturą ludów autochtonicznych. Niektórzy ludzie są tak ciekawi ludzi Korubo, że chcą zobaczyć ich na własne oczy, ale naprawdę nie chcielibyście tego zrobić. Zabili przynajmniej 3 logerów, 2 członków grupy, która się oddzieliła, i członka Funai pod koniec lat 90., który próbował odzyskać Plandekę. Północnoamerykańskie plemię Arapaho to religijni ludzie, którzy żyli wzdłuż rzek Platte i Arkansas w XIX wieku. Mieszkali w stałych wioskach w obszarach leśnych i byli mocno zaangażowani w rolnictwo. Jednak z powodu presji ze strony plemion ze wschodu musieli porzucić swoje dobrze ugruntowane domy i farmy, przenosząc się na zachód przed podziałem na 2 grupy wzdłuż rzek Platte i Arkansas po 1830 roku. Od tego momentu stali się dość nomadyczni. Mieszkali w tipi podczas polowań na bizony i wymieniali swoje produkty z bizonów na dynię, fasole, kukurydzę i europejskie towary. Zbierali również dzikie rośliny, gdy tego potrzebowali. Wydaje się, że byli pokojowym ludem, ale to nie do końca prawda. Niektóre źródła podają, że przez długi czas prowadzili wojny z Pawnee, Shoshone i Ute, choć walczyli z Cheyenne przeciwko kawalerii USA pod dowództwem George'a Armstronga Custera w 1876 roku pod Little Bighorn. W końcu w 1867 roku podpisano traktat z Medicine Lodge, a południowi Arapaho zostali przypisani do rezerwatu z Cheyenne w Oklahomie. Północni Arapaho otrzymali rezerwat z Shoshone w Wyoming. Obecnie uważa się, że przynajmniej 15 tysięcy ludzi ma pochodzenie Arapaho. Komancze to plemię rdzennych Amerykanów z południowych równin. W XVIII i XIX wieku mieszkali na północnym zachodzie Teksasu, wschodnim Nowym Meksyku, zachodniej Oklahomie, południowo-wschodnim Colorado i południowo-zachodnim Kansas. Gdy europejscy Amerykanie zaczęli zajmować ich ziemię, rozpoczęli wojnę i napadali na ich osady, przy okazji atakując również osady innych plemion rdzennych Amerykanów. Podczas tej wojny brali jeńców, zniewalali ich i sprzedawali hiszpańskim i meksykańskim osadnikom. Czasami adoptowali ich do swoich plemion. W końcu choroby europejskie, najazdy i wojny zebrały swoje żniwo.
Pod koniec lat 70. XIX wieku Comanche zostali zmuszeni do życia na rezerwatach na terytorium indiańskim. Ich relacje z europejskimi osadnikami nie były jednak zawsze złe. Comanche byli cenionymi partnerami handlowymi, ale również budzili strach swoimi najazdami na osadników w Teksasie. W pewnym momencie walczyli prawie z każdą inną grupą rdzennych Amerykanów na południowych równinach. Pod koniec XIX i XX wieku Comanche zostali zmuszeni do wejścia w zachodnią gospodarkę. Wielu z nich zostało oszukanych z resztek ziemi i dóbr, które posiadali. Podczas II wojny światowej wielu Comanchów opuściło swoje tradycyjne ziemie plemienne w Oklahomie i wyjechało do Kalifornii oraz na południowy zachód w poszukiwaniu możliwości i pracy. Uważa się, że przynajmniej połowa populacji Comanchów wciąż mieszka w Oklahomie, szczególnie wokół Loughton. Plemię Garoka z Papui Nowej Gwinei jest znane na całym świecie ze swoich pięknych pióropuszy, naszyjników z muszli i bogatej kultury. Każdego roku organizują wielkie widowisko, znane jako Garoka Show, podczas którego plemiona i wioski zbierają się, aby zaprezentować swoje unikalne kultury. Choć cieszymy się z poznawania ich kultur i oglądania wspaniałych pióropuszy pokrytych piórami rajskich ptaków i papug, ich sposób życia nie był całkowicie zamierzony. Ludzie Garoka żyli całkowicie izolowani od reszty świata z powodu surowych warunków naturalnych i ciągłych wojen plemiennych. To sprawiło, że prowadzili życie daleko od innych ludzi, ale także oznaczało, że ich rodziny i plemiona są silne, a każdy ma swoje obowiązki w plemieniu. Ludzie Garoka obecnie żyją na terytorium prowincji o tej samej nazwie i to tam odbywają się ich doroczne zebrania plemienne i kulturalne. Widowisko trwa 3 dni, a goście są mile widziani, mogą odwiedzać plantacje kawy, fabryki i muzea, jednocześnie poznając kulturę Garoka. Pawni to północnoamerykańscy Indianie, którzy kiedyś mieszkali nad rzeką Platte, na obszarze znanym obecnie jako Nebraska. Zamieszkiwali tam od XVI do XIX wieku w grupach, z każdą grupą składającą się z kilku wiosek. Mieszkali w domach w kształcie kopuł i używali tipi podczas polowań na bizony. Gdy mężczyźni polowali, kobiety uprawiały dynie, fasole i kukurydzę. Byli dobrze zorganizowanym ludem, co być może sprawiało, że byli silną grupą. Mieli wodzów, szamanów, kapłanów, a nawet społeczeństwa wojskowe. Choć konflikty między osadnikami a rdzennymi Amerykanami były powszechne, Pawnee i osadnicy żyli w stosunkowo pokojowych relacjach. Niektórzy Pawnee stali się zwiadowcami dla armii USA na pograniczu i służyli w różnych gałęziach amerykańskiego wojska, biorąc udział w wielu konfliktach, począwszy od wojen na równinach. Pawnee oddali większość swojej ziemi w Nebrasce rządowi USA, podpisując traktaty w latach 1833 do 1856. W 1876 roku oddali swoje ostatnie posiadłości w Nebrasce i przenieśli się do Oklahomy. Według najnowszych szacunków przynajmniej 6200 osób ma pochodzenie Pawnee. Plemię Chimbu, znane również jako plemię szkieletów, pochodzi z plemienia Mugambo w prowincji Chimbu w Papui Nowej Gwinei. Są znani z malowania swoich ciał gliną i popiołem, aby wyglądać jak szkielety. Uważa się, że robią to, ponieważ uważają, że stawienie czoła swoim lękom jest najlepszym sposobem na ich pokonanie. Był to także doskonały sposób na psychologiczne zastraszenie wrogów podczas tańców. Wyglądają naprawdę przerażająco, choć obecnie malowanie się na szkielety ma bardziej na celu celebrowanie ich tradycji. Niewiele wiadomo o plemieniu Chimbu. Nawiązali kontakt ze światem zachodnim dopiero w 1934 roku i zazwyczaj trzymają się na uboczu. Jednak co roku 60 górskich plemion, w tym ludzie Chimbu, spotyka się na 6 dni podczas festiwalu Mount Hagen w Papui Nowej Gwinei, aby świętować i dzielić się swoimi rytuałami oraz kulturami. Ludzie Chimbu mówią językiem Kuman, jednym z ponad 800 języków używanych w Papui Nowej Gwinei. Przed hiszpańską kolonizacją Apache, północnoamerykańscy Indianie byli szeroko rozproszeni po wielu częściach Arizony, Colorado, Nowego Meksyku, Teksasu i niektórych obszarów Meksyku, takich jak Sonora i Chihuahua. Tradycyjnie ich ojczyzny obejmowały nawadniane doliny, południowe wielkie równiny, wysokie góry, pustynie i głębokie kaniony.
Zamiast być jednym plemieniem, są grupą kulturowo powiązanych rdzennych plemion amerykańskich, które przemieszczają się po wielu częściach Stanów Zjednoczonych i mówią kilkoma językami. Mają również wiele różnych kultur. Przez wieki plemiona Apaczów były znane z walk z Meksykanami i hiszpańskimi najeźdźcami. Uważa się, że pierwsze najazdy Apaczów miały miejsce w Sonorze pod koniec XVII wieku. Do XIX wieku armia USA przekonała się, jak waleczni i zręczni byli Apacze podczas wojen z Indianami amerykańskimi. Obecnie istnieje wiele federalnie uznawanych plemion Apaczów w Oklahomie, Nowym Meksyku i Arizonie, w tym Tonto Apache, Kirikahua Apache i Mescalero Apache.